linia kolejowa, nowo wyremontowana, łącząca Wrocław, Kobierzyce, Wierzbice z Sobótką i docelowo z Świdnicą. Obok przystanku w Wierzbicach utwardzony wjazd. Działek zabytkowych, siedliskowych o powierzchni 3000 metrów w głębi widać zarys góry Ślęży. Ściana lasu. Działki w Wierzbicach, Królikowicach. Było tych działek około kilkadziesiąt. Większość jest sprzedanych. Zostało jeszcze może 15, może 25. Utwardzoną drogą w kierunku lasu można dojechać do działek, obok których można zobaczyć skrzynki. Obok drogi Staroczew droga porządkowana, utwardzona, aczkolwiek rosnące prawie w samej drodze nieomalże drzewa mogą być jakimś utrudnieniem dla cięższych samochodów. Po lewej stronie hydrant. Hafi 80, Zfi 80. Zjazd z utwardzonej drogi w kierunku widocznych w oddali skrzynek hydrantu i tabliczki określającej średnicę przyłączy. Las od strony Królikowic. Widok w kierunku Wierzbic i góry Sobótki. Linia kolejowa Dolnośląskich Kolei prawie ukończona. Kolej rozpocznie eksploatację tej linii i dowożenie pasażerów na trasie Wrocław
Skobierzyce, Sobótka, Świdnica, a docelowo może jeszcze dalej. No i prawdopodobniej w następnym miesiącu, to znaczy w marcu 2022. Tą samą drogą wracam do drogi asfaltowej łączącej Królikowice z Wierzbicami. Postawiony znak stop przed przejazdem kolejowym i samochody przejeżdżające przez skrzyżowanie torów kolejowych zatrzymują się. Krzyż Świętego Andrzeja pojedynczy. Pracę przy linii kolejowej. Nie każdy się zatrzymuje, ale to już odpowiednio kosztuje. Gdyby tu gdzieś stanęli, to mogliby go skasować. Nie wiem, ile to w tej chwili, ale to już nie są setki, to mogą być tysiące. Lekko pochylone wejście na peron. RSOK KM.22.894. To jakieś kolejowe oznaczenia odległości. Peron wyłożony płytami antypościskowymi i płytami z wybrzuszeniami dla niewidomych. Postawione słupki do zainstalowania nazwy przystanku, śmietniki, eleganckie ławki. Dość długi skład będzie najprawdopodobniej pojazdowy, bo gdyby był dużo, dużo dłuższy, no to być może nie wszyscy byliby w stanie wysiąść z pociągu na peron. Tabliczka 22 pod spodem 8. Oznaczenie odległości. I tak wygląda przystanek Dolnośląskiej Kolei w Wierzbicach. Prawie ukończony, gotowy do uruchomienia. Dziękuję za uwagę.